Czasami zdarza się, że w domu zabraknie chleba, albo niespodziewanie pojawią się goście, których trzeba nakarmić i domowe zapasy pieczywa nie wystarczają na obdzielenie wszystkich. Zazwyczaj przydarza się to w niedzielę, kiedy sklepy są zamknięte. W takiej sytuacji z pewnością okaże się przydatny pewien prościutki przepis, jaki chciałam Wam dzisiaj przedstawić. Przepis ten pochodzi z mojego Reggio Emilia, spokojnego miasta na Nizinie Padańskiej. Być może nie znacie nawet tej nazwy, choć warto ją znać, ponieważ właśnie tam, w Pałacu Biskupim, Józef Wybicki napisał w lipcu 1797 roku słowa polskiego w hymnu i to w miejscowej katedrze wykonano hymn ten po raz pierwszy. A do dzisiaj główna ulica miasta nosi nazwę Via Wybicki, co miejscowi wymawiają jako Via Wybicki. W tym samym Reggio Emilia i w tym samym roku 1797 zatwierdzono barwy włoskiej flagi, biało-czerwono-zielonej. Tak więc o Reggio mówi się czasami La città tricolore, to znaczy miasto trójkolorowe. Może kiedyś, jeśli uda się mi kanał rozwinąć, zabiorę Was w wirtualną podróż po Reggio i jego okolicach. Naprawdę warto poznać te strony. Ale wracając do rzeczy. Miejscowe gospodynie na spotkania towarzyskie albo tak zwane kinderbale, kiedy to świętują najmłodsi, smażą zwykle gnocco fritto, czyli smażone kluski. Choć takie puchate poduszeczki, podobne do naszych faworków, trudno jest nazwać kluskami. Przygotowuje się je bardzo prosto. Wystarczy przesiać mąkę, dodać do niej szczyptę soli i tyle gazowanej wody, takiej z bąbelkami, aby powstało podobne ciasto jak na domowy makaron. Ciasto należy dobrze wyrobić, następnie przykryć wilgotną lnianą albo bawełnianą ściereczką i odstawić na pół godziny. Jeśli ktoś woli, może zastąpić wodę gazowaną mlekiem, lecz uprzedzam, efekt nie będzie taki sam. Następnie należy ciasto rozwałkować, podsypując mąką, tak jak na domowy makaron, i pokroić nożem lub radełkiem na rąby, choć niektóre gospodynie krają ciasto na trójkąty bądź kwadraty. Potem smażymy gnocco na rozgrzanym oleju, obracając, kiedy się tylko przy rumieniu. Nie należy kłaść razem wielu kluch na patelnię, ponieważ rosną i nadymają się niczym baloniki. Gotowe gnocco wyjmujemy łyżką cedzakową i układamy na durszlaku wyłożonym papierowymi ręcznikami, aby wyeliminować nadmiar tłuszczu. Gnocco podaje się zazwyczaj na dużych półmiskach. Z 50 dekar mąki można otrzymać ich ogromną ilość. Ustawiając z jednej strony talerz z pokrojoną wędliną i serami, z drugiej zaś słoiki z dżemami i konfiturami. Każdy może sobie wybrać to, co mu najbardziej smakuje. Na kinderbale jest to rozwiązanie fantastyczne, bo każde dziecko może dobrać odpowiednie dla siebie dodatki. Nie spotkałam malucha, który nie lubiłby tych chrupiących smakołyków. Jest tylko jedno ale. Niestety gnocco fritto trzeba zjadać w dniu, kiedy zostało przygotowane. Nie ma sensu pozostawiać niczego do następnego dnia. Podczas nocy puchate, chrupiące kąski miękną i zaczynają przypominać znoszone tenisówki. Jednak w dniu smażenia są naprawdę znakomite. Uważajcie jednak, bo gnocco fritto uzależnia. Znam osoby, które poznawszy przepis, zaczęły je smażyć codziennie. I tyle na dziś. Życzę Wam miłego, słonecznego tygodnia.